tej strony Jan Chojnacki z Project Explorer. Dzisiejsza eksploracja będzie nieco inna od tych, które do tej pory mieliście okazję oglądać. Po pierwsze, dlatego, że nie ma ze mną Tomasza. Spowodowane jest to tym, że jestem na mojej górskiej wyprawie i eksploracji miejskiej tutaj w Zamyśle nie było. Po drugie, dlatego, że dzisiejszy obiekt jest zdecydowanie w złym stanie i właśnie dlatego mam zamiar go wam dzisiaj pokazać. Jest to lokalizacja, która przykuła moją uwagę w trakcie przejścia po prostu wzdłuż ulicy. Jest to opuszczony szpital i chyba stanowi wzorcowy obiekt do pokazania, jak wyglądają lokalizacje, które znajdują się blisko drogi, odwiedzane są przez masę dzieciaków, młodzieży i bezdomnych. Tak kończą jedne z ciekawszych, moim zdaniem, obiektów w Polsce. Zapraszam. Jak możecie zobaczyć już na dzień dobry, dobremu stanu zachowania tego obiektu nie sprzyja fakt, że wejścia są tutaj praktycznie przez absolutnie każde okno. Znajdujemy się teraz na, no nazwijmy to parterem, chociaż zasadniczo wychodzi, że to jest piwnica. Na zewnątrz ta część budynku jest opisana jako izba przyjęć, natomiast na drzwiach tutaj mamy napisane, że jest to kuchnia w tym miejscu. No i chyba, nie wiem, czy kamera łapie ostrość? Łapie, dobra, jest okej. I tak, ja potwierdziłbym zdecydowanie, że jest to kuchnia ze względu na to, że mamy tutaj ten gigantyczny, chyba największy, jaki miałem okazję w życiu widzieć, okap. I prawdopodobnie tutaj, gdzie odchodzi ta rura, znajdowały się przynajmniej dwa, chociaż ja strzelałbym, że cztery piece, gdzie były przygotowywane posiłki. Poza tym dużym okapem mamy taki standardowy, mały. I w tym pomieszczeniu to byłoby na tyle. Udajemy się dalej. Zerkniemy może w prawo. Tak jak możecie zobaczyć, pomieszczenia szefa. Zamrażarek. Mieli tutaj swojego szefa odnośnie zamrażarek. Mogły tutaj znajdować się chłodnie. O tym mogłoby świadczyć instalacja, która znajduje się pod sufitem. Ale tak jak teraz widzicie, pomieszczenie jest zupełnie puste. No i niestety tak to będzie wyglądało w znakomitej większości tego całego budynku. Są tutaj dosłownie dwie, trzy rzeczy, które z pewnością będę chciał wam pokazać. Interesujące. A poza tym budynek, tak jak wam wspominałem w intro, jest znakomitym świadectwem tego, co staje się z świetnie zachowanymi budynkami w momencie, gdy kontrolę nad nimi przejmują wandale. Spójrzcie, nie można było się dostać przez okno, chociaż ono w tym momencie jest otwarte, no to mamy ślady butów wykopane, w ogóle wywalone są drzwi wywalone, dziura wykopana. Jaki to miało mieć cel? No to chyba jedynie ta osoba, która dokonała tych zniszczeń, jest w stanie na to odpowiedzieć. Chociaż nie wiem, czy byłaby w stanie sklecić całe jedno zdanie. Kolejne pomieszczenie. Znowu poniszczone rzeczy. Trochę drobiazgów. Gdybyśmy się skupili tutaj na tym, co mamy tutaj napisane, poszukali jakichś dokumentów, może znaleźlibyśmy fajną historię tego budynku. A tak to będzie ciężko. Przesunięcie międzymagazynowe. Może. Dobrze, no tak, jesteśmy w części zaplecza kuchennej, więc tutaj tego typu rzeczy nie powinny nas dziwić. Izba przyjęć. No, możliwe, że ta plakietka, która jest na wejściu, po prostu nie została z jakiegoś powodu zdemontowana. No, ciężko powiedzieć, co to było za pomieszczenie. Opisane jest jako obróbka czegoś, a tak wyglądają drzwi, przez które ja się dostałem do środka. No i sami widzicie, że dostęp tutaj jest banalnie prosty. Co niestety skutkuje tym, że obiekt wygląda jak wygląda. Mamy tutaj małą windę. Prawdopodobnie w takim razie dokładnie nad nami znajduje się stołówka, bo skoro mamy tutaj kuchnię, to stąd prawdopodobnie różnego rodzaju naczynia, zresztą te, które tutaj widzicie, wędrowały właśnie piętro wyżej i prawdopodobnie również, nadużywam słowa prawdopodobnie,
Posiłki już te zjedzone, czyli brudne naczynia, wędrowały na dół do umycia. O, tutaj mamy znowu następną windę, kolejna towarowa. Tak, dobrze widzę? Dobrze widzę. Chociaż ma strasznie grube ścianki, ale z całą pewnością jest to winda. O, proszę, jest nawet opisane ręcznie. Ciekawe, co za fachowca tutaj mieli. Udźwig 80 kg. No to tutaj nie mogli przewozić nic innego poza na przykład właśnie tymi posiłkami na piętro wyżej. Tutaj mogły być one opracowywane. To też jest rzecz, która będzie się powtarzała tutaj bardzo często, czyli puszki po sprejach. Na pewno na innych piętrach tych sprejowań będzie dużo, dużo więcej. Dotarliśmy do klatki sodowej. Nią będziemy pokonywać kolejne piętra budynku, ale jeszcze tutaj w piwnicy zostały nam dwa małe pomieszczenia. Pierwsze prawdopodobnie, jeżeli ja dobrze kojarzę, to jest, nie wiem, stół masarski, tak to można nazwać. Tutaj prawdopodobnie się odbywały jakieś tam cięcia grubszych kości, grubszych partii mięśniowych. Tak mi się wydaje, z tym mi się to kojarzy, że tutaj tasakiem można właśnie było rąbać jakieś tam większe kawały mięsa. A to, no cóż, możliwe, że dalsza część kuchni. I o tym wam jeszcze nie wspominałem, a to jest coś, co mi tutaj kojarzy od momentu, to jest coś, o czym myślę od momentu wejścia tutaj, czyli fajnie by było, ciekawie byłoby eksplorować to miejsce nocą, ponieważ jest to szpital dziecięcy, jeśli dobrze kojarzę, to pulmonologiczny i w środku właśnie mamy dużo różnego rodzaju pozostałości, już takich totalnych szczątek po pracach tych dzieci, które tutaj spędzały swój czas. W tym przypadku mamy chyba jakiś na samolot, helikopter to bym tego nie nazwał, ale urządzenie, które się poruszało w przestworzach, może w ten sposób. Ciekawe, co z tymi dziećmi się teraz dzieje. Czy one już dorosły, czy może coś gorszego się im stało? Czy może są całe i zdrowe? A ten projekt został wykonany dosłownie kilka lat temu. Na podłodze się walają jeszcze resztki plasteliny. A przed nami jest pomieszczenie z główną windą, to nie jest ta towarowa, to jest osobowa, która, jak już możecie zobaczyć, skończyła źle, bo chyba spadła z któregoś z wyższych pięter, rozpadła się na części i trzeba uważać, na co my tutaj stąpamy. I drzwi już widać, że są zdemontowane, przygotowane do zabrania, już nie ma tutaj części śrubek, no prawdopodobnie. Wszystkie te metalowe części, które się tutaj jeszcze znajdują, w ten sposób skończą. A my lecimy szybko do góry. Zaczynamy od piętra. Powiedzmy, że to była piwnica, więc idziemy na parter. To jest to, o czym wam właśnie wspominałem. Nocna eksploracja z tego typu obrazami nabrałaby zupełnie innego znaczenia, ponieważ sam klimat ten tutaj, który panuje, no powiedzmy, stałby się znacznie bardziej gęsty. Dodając do tego ten strasznie nieprzyjemny zapach, jakim jest spalenizna. Zresztą podkręcę latarkę, bo tutaj się robi coraz bardziej ciemno. No i niestety, jesteśmy w pomieszczeniu, które chciałem wam pokazać jako jedno z przykładów ciekawego zachowania artefaktów w miejscach opuszczonych. Przyjrzyjcie się temu, co leży tutaj. Jeżeli rozpoznajecie fragment tego urządzenia, które tutaj leży pod moimi stopami, napiszcie w komentarzu, co to jest. Ja wam tego nie zdradzę w tym momencie. Myślę, że większość z was bez problemu się domyśli. Powiem wam tylko tyle, że to urządzenie jeszcze całkiem niedawno temu było w całkiem, co, że w zdecydowanie w lepszym stanie, nie powiem, że sprawne, ale robiło tutaj wrażenie i można było spokojnie przyjść, porobić sobie jakąś sesję zdjęciową. Więc niestety z jedną rzeczą już się musieliśmy pożegnać. Zdecydowana większa część szpitala już tego szpitala nie przypomina. Wszystkie rzeczy, te, które były do wyniesienia, zostały wyniesione. Części, które były do spalenia, zostały spalone. A spójrzcie tutaj. Jeżeli ktoś był w stanie tutaj zamieszkać, pewnie w jakiejś bardziej porze letniej, no to skorzystał z tej okazji. Tutaj nawet jeszcze mamy wodę
Wodę, popielniczkę, garnek, jakieś leże. Więc na pewno w porze letniej bezdomni sobie tutaj funkcjonują. Może w międzyczasie właśnie wycinają elementy metalowe. I jeżeli te rękawiczki nie należą do dawnego wyposażenia szpitala, to spokojnie mogę powiedzieć, że tutaj również narkomani wizytują. Co prawda jeszcze żadnych strzykawek nie znalazłem, ale myślę, że nie będę zaskoczony, jeśli gdzieś mi pod nogi wpadną. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale spójrzcie na te poręcze. Mamy dwie wersje. Dla osób dorosłych wyżej i dla małych dzieci niżej. Jakby to jest fajne rozwiązanie techniczne, ale z drugiej strony budzi to właśnie ten klimat tego miejsca. Przyjdźcie tutaj w nocy i pomyślcie sobie, że kiedyś w czasach funkcjonowania na tej lokalizacji były tutaj dzieci, które potrzebowały tego typu poręczy celowo umieszczonych niżej. Co się z nimi stało? Jesteśmy teraz na drugim piętrze. Jeżeli przebiją się do Was, do mikrofonu, jakieś głosy z wyższych pięter, mam nadzieję, że słyszycie, no to znaczy, że nie jestem tutaj sam. Co jakaś grupa młodzieży już tutaj się również wybrała. Na razie spokojnie sobie tam na górze eksplorują, zobaczymy, co się będzie działo, jak ja wejdę tam do środka. Lokalizacja? Chyba tak, jeśli nie pomyliłem, to jesteśmy na drugim piętrze. Dym tutaj chyba z pożaru nie miał możliwości jak za bardzo się wydostawać na zewnątrz, przez co i ten zapach właśnie dymu z palenizny jest niesamowicie gryzący i nieprzyjemnie eksploruje się to miejsce. Właśnie dlatego podkreślam, że wypad nocny byłby tutaj znacznie bardziej udany. Tym bardziej, że podkręcimy sobie światło. Nie wiem, czy to słyszycie. Aha, dobra, co tu się dzieje? W nocy, no nie powiem, że miałbym jakieś obawy, ale znacznie bardziej bym się zastanawiał, co tutaj się działo. Rura pod wpływem pożaru, ognia, jak widzicie, powyginęła się i teraz stworzyła, nie wiem, jakieś specyficzne narzędzie muzyczne, wskutek czego wydaje jakieś takie dziwne szmery, szumy, które właśnie za dnia były znacznie bardziej niepokojące. A my znajdujemy się w łazience w tym momencie i o dziwo, coś tutaj jeszcze zostało. Mamy zlew niezbity, jest po prostu już jakiś wyjątek od reguły w tej lokalizacji. I co ciekawe, tych zlewów były tutaj 3, 6, aha, i zobaczcie ten dysonans. Z jednej strony zlew dla dorosłych, mniej więcej na wysokości, no powiedzmy, mojego pasa. Z drugiej strony zlewy dla dzieci na wysokości moich kolan. To robi wrażenie. To robi tutaj chyba przede wszystkim największe wrażenie. Fakt, że w tym szpitalu przede wszystkim przebywały dzieci. No i mamy tutaj jeden jedyny brodzik, czyli na 6 zlewów jeden brodzik. 6, tutaj było 7, bo z tej strony mamy 4. No warunki higieniczne już ja tam tego nie będę oceniał. Wydaje mi się, że mogły być tutaj słabe. Kolejne piętro i w tym momencie już mamy ten opis, o którym Wam wspominałem wcześniej. Mamy tutaj oddział 8C. I to jest piętro bodajże albo drugie, albo trzecie. Niestety można się pomylić w tym liczeniu pięter, jeżeli zaczyna się eksploracja od piwnicy. I co ciekawe, to jest chyba jedyne piętro, które nie spłonęło, bo tutaj zapach jest naprawdę znacznie bardziej przyzwoity, jeśli tak mogę to ująć. To jakoś przejdziemy. O, to troszkę mi kojarzy się z położniczą częścią szpitala, czyli tutaj ktoś mógł sobie przebywać w tym pokoju, w którym ja się znajduję. Natomiast po drugiej stronie, czyli za tymi drzwiami, znajdowało się łóżeczko, albo łóżko z matką i łóżeczko z nowo narodzonym dzieckiem.
przez te okna, które znajdują się po jednej i po drugiej stronie drzwi, mieliśmy wgląd, czy wszystko jest tutaj, czy nic złego się tutaj nie dzieje. No ciężko powiedzieć, czy mam rację, no bo niestety żadnych opisów, ani też opisów drzwi, ani wyposażenia nie zostało, żeby tą drogę dedukcji w jakikolwiek sposób rozwiązać. Możliwe, że po prostu małe dzieci kilkuletnie tam spały i też, żeby ich w nocy lub nad ranem nie budzić, zaglądano do środka przez okienka, sprawdzano, czy wszystko jest u nich ok. Gdy znajdowaliśmy się w piwnicy, wspomniałem wam o tym, że znajdują się tam butelki z opróżnionym sprayem. To dlatego, że na wszystkich piętrach różnego rodzaju młodzież ćwiczyła swoje zdolności artystyczne i sprayowała każde pomieszczenie. Drzwi na odwrocie są całe wysprayowane razem ze ścianą. Jednak co ciekawe, mamy tutaj młodzież, która chociaż dbała o swoje płuca, o skrzela, ponieważ używała do tego sprayowania masek. Coś, co ja rzadko widuję na Lubeksie, ponieważ powiedzmy, że ta forma odpowiedzialności u młodzieży w obecnych czasach jest dość średnia. No ale przynajmniej ci sprayowali tego miejsca, raczej już i tak bardziej zdewastować nie mogli, w jakiś sposób działali odpowiedzialnie. Nie usprawiedliwiam ich, ale no chociaż tyle. Udajemy się już na ostatnie piętro. Piętro wcześniej ominęliśmy tą grupkę ludzi, którzy przyszli tutaj eksplorować. Nie będziemy im przeszkadzać, oni również mi nie przeszkadzali w żaden sposób. Niestety, jedna rzecz mnie trochę rozczarowuje, ponieważ chciałem wam pokazać jeszcze jeden artefakt, który mnie tutaj przywiódł. Na zdjęciach z tej lokalizacji znalazłem mnóstwo zdjęć rentgenowskich. Dzieci, dorosłych, przede wszystkim płuca. Miałem nadzieję, że je znajdę. Odwiedziłem już wszystkie pomieszczenia. Za chwileczkę wychodzimy na dach, a tych zdjęć nie ma. Przypuszczam, że mogły posłużyć jako rozpałka do miejscowych ognisk, czyli to, co w tym momencie podziwiacie na ekranach, bo tutaj praktycznie co drugie, co trzecie pomieszczenie służyło jako ognisko. A chyba najlepszym przykładem tego jest to pomieszczenie tutaj po lewej, ponieważ ono spłonęło do tego stopnia, że odleciało od niego, że odleciało stąd praktycznie wszystko. Sufit, ściany, okładziny. No nie wiem, jaka tutaj temperatura by musiała panować, ale naprawdę musiało być ostro. Niestety w związku z tym nie mamy szans już na odnalezienie jakichkolwiek artefaktów pozostałości po pacjentach, którzy się tutaj leczyli. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść na zamknięty daszek i za chwilę się z wami pożegnać. Kusi mnie, żeby zerknąć jeszcze sobie tam do góry. Co prawda jakby moje położenie zmieni się dosłownie o 2-3 metry do góry. I pytanie, czy to jest potrzebne ryzyko, bo dookoła mnie jest sporo budynków. Tutaj przed chwilą na dole ktoś prowadził jakieś prace remontowe. Chyba się nie opłaca tam wchodzić do góry. Znajdę jakąś fajną lokalizację gdzieś, gdzie mi nie będzie padało na głowę i się z wami pożegnam. Na zakończenie filmu zdecydowałem się, żeby pozostać na dachu. W ten sposób przyspieszę ten proces mojej eksploracji, dlatego że sama eksploracja nie była tutaj tematem głównym. Tematem głównym jest tamta góra i to tam się wybieram. Niestety filmu stamtąd nie zobaczycie, gdyż tych wypraw nie filmuję. Możliwe, że to się w najbliższym czasie zmieni. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku razem z Tomaszem. Cześć!